404. Nie, ten pokój nasz jest 404. No właśnie, nie będę ci zawiłości informatycznego świadka internetowych przygód tutaj tłumaczył. Jest winda, korytarzek. Wszystko takie klaustrofobiczne. No tak, jest trochę. Powiem szczerze, że w Tokio myślałem, że będziemy mieszkać w malutkich hotelikach, ale okazało się, że tam to były salony w porównaniu do tego, co tutaj. To jest jakaś sieć? Sieć, tak. Mają dużo tych hoteli, muszę. I tak samo się nazywają? Znaczy, oni tam sieciowo się nazywają, a oni chyba mają ten z opcją, że premier hotel albo coś w tym stylu. Dzisiaj, tak jak mówiłem, muszę przetestować typowe brytyjskie śniadanie. Wygląda ono mniej więcej tak, już na pierwszy rzut oka nie jest zachęcające. Ja smakuję w miarę, bo takie jak na śniadanie dla mnie to ciężkie, tym bardziej, że śniadanie jem. A Usta, co ty dzisiaj wybrałaś? Ja dzisiaj będę piła tea with milk. Tea with milk? Tak. Uuu. Będzie to straszne. Grubo. Ale jak ma być brytyjsko, to ma być brytyjsko. Pani mi dolała połowę, to chyba znaczy, że muszę drugą połowę wypełnić milsiem. I jak to będzie smakować? Kiedyś już piłam, ale nie pamiętam, to było 10 lat temu. Tam pana. No. Masz mój kubek, bo ja nie będę pił herbaty. Możesz sobie wziąć, zrobić normalną. No ja tu mam placek ziemniaczany. Bekon trochę słabo przygotowany, jajeczniczkę, plus jakieś takie frankfurterki, no i dwa gatunki pieczywa. A dobry? A taki, tak? Prawdziwy. Taki hiszpański. Melona jeszcze trzeba zabezpieczyć. Wrócisz i będziesz ekspertem od robienia zdjęć. Tyle ci tu sztuczek pokazałem. Muzeum Historii Naturalnej dzisiaj jest tutaj naszym celem. Mieliśmy jechać do Camden Town, ale już jest zimno. Chociaż delikatnie rzecz ujmując, przeraża mnie ten tłum, który zmierza tutaj do wejścia. Nie wiem, czy ty to widzisz. Ale widzisz, że tu ludzie jest? Czy tego końca nie widać? This is how we raise our money, through donations. We don't charge entry any day of the year, so you can donate inside if you'd like to support the museum, but this way, you get something back. £5 donation, get your kids only guide with puzzles, quizzes. Łysa, jesteśmy już u dinozaurów. Jestem, czy to jest z plastiku, czy normalny? No, jakbyśmy kupili książkę, to byśmy wiedzieli. No, ja nie będę się z nią targał cały dzień. Nastawiam ISO 1600. O, źle zrobiłam, tu nacisnęłam. Gdzie? Tu. No to tego nie, tutaj ISO. I weź sobie, no możesz spróbować od 800. Jak nie będą wychodziły, to na 1600. A jaką prędkość masz migawki? Tak, to jest wielki Moa. To jest chyba ten z Moa Burgerów. Z takich tych robią. Specjalnie kanapki. To te w Krakowie Moa Burgery, pamiętasz? Muzeum Historii Naturalnej możemy się też nauczyć troszkę o waleniu. Widać, jaki był wielki w porównaniu do reszty populacji. Okay.
No, spędziliśmy w Muzeum Historii Naturalnej 45 minut, ale to chyba z racji tego, że jakoś nie leżało to w polu naszych zainteresowań, przynajmniej moich zupełnie. Jakieś wypchane zwierzęta, skamieniałe muszelki, to nie jest to, co akurat ja najbardziej sobie cenię, ale pewnie osoby, które no, są zainteresowane tym tematem, będą przeszczęśliwe i docenią tą ekspozycję. Jest tutaj coś, co będę chciał wyeksplorować niebawem już. Weszliśmy do takiego często spotykanego przybytku. Co chwilę takie się zjawiają. Przekąski, kawki, kanapeczki. Nawet fajne. Dużo świeżo. I tanio. Jak na Londyn oczywiście. Łysa chyba jakąś kawę poweźmie. Ja sobie wezmę kolę. Łysa, dla mnie kola. A chcesz coś do jedzenia? Tak, ja biorę kawę i croissanta jedzę. Li croissanta? Na zewnątrz zająć stolik, czy wewnątrz byś chciała? Jak chcesz, tylko szybko wyjeżdżam. Albo tutaj, albo tam. No to gdzie chcesz? Tu, w środku? Dobra. Jaką sobie wzięłaś? Latte. Latte. Łysa sobie jeszcze zażyczyła do kawki takie ciasteczka, żeśmy sobie wzięli. Ben Cookies. Nie wiem, czy to jakieś dobre, czy niedobre. Jedno biała czekolada i coś tam, i drugie jest trzy czekolady i coś tam. Ale kochanie, będziesz miała wyżerkę. Kolejny przystanek naszej muzealnej podróży. Przypominam wszystkim, że wszystkie muzea za darmo są w Londynie, także można iść, nie trzeba wydawać nic hajcu. Zaopatrzyć się w picie, jedzenie i zupełnie darmowe jest to przeżycie. W tym momencie docieramy do Victoria and Albert Museum i jest tutaj David Bowie, jak zresztą tutaj widzicie napis, mam nadzieję, bo ja nie widzę, bo wszystko pod słońce. Zobaczymy, czy tutaj spędzimy tak dużo czasu jak w innych muzeach, czy szybko raczej. Kocham tak. Jesteśmy już bardzo starzy. Czemu? Chodzimy, tylko nas takie muzea interesują. Co to za jakiś jego David Bowie? Tak, widziałeś, jest też i starożytna rzeźba Marzenie ortodonty. Ale w normalnym... Nie wchodź.
Piccadilly line service to Arnos Grove. Gadaj. This train terminates at Edgware.